Dzień dobry. Proszę się przedstawić i opowiedzieć o tym, prawda, modelu latającej bomby. Jak doszło do tego, że ona tutaj powstała u Was? W jaki sposób? Proszę bardzo. Nazywam się Andrzej Drews. To jest mój syn Sławomir. Razem zbudowaliśmy replikę V1. Cóż, nieopodal Mielca, na bliźnie, w czasie II wojny światowej był poligon doświadczalny niemiecki, gdzie właśnie testowano V1 i V2, niemieckie cudowne bronie. Proszę ten skrót rozszyfrować, co to znaczy V1? V1 no to jest broń odwetowa. Po niemiecku Vergeltungswaffe. Dokładnie. A jeden, ponieważ pierwsza została użyta z tych niemieckich cudownych broni Hitlera w walce z Anglią. I właśnie zainteresowanie nasze historią Mielca i okolic, a w tym wypadku blizny, i dużą też zasługę w tym wszystkim miał redaktor Adam Sikorski, który tu przyjeżdżał na bliznę w poszukiwaniu części rozbitych w czasie prób rakiet V2 i latających bomb V1. W jakim celu pan zbudował ten model? No, inspirowało mnie właśnie ta technika wojskowa wtedy. I pod namową właściwie twórców Parku Historycznego w Bliźnie zobowiązałem się, że zrobię taką replikę w skali 1:1, żeby po prostu tam na Bliźnie mogła być eksponowana i żeby wszyscy wiedzieli, jak to wszystko wyglądało. Wszyscy zainteresowani, którzy tam przychodzą zwiedzać ten park historyczny. W celach edukacyjnych, no i po prostu poznawczych. Proszę jak gdyby pokazać nam poszczególne części tej latającej bomby, z czego ona się składa. Proszę tutaj nam pokazać. No więc ogólnie, jak zwykle w latających statkach, to jest kadłub, skrzydła, stateczniki i silnik. Z tym, że to była latająca bomba, więc specyficzny twór, który po prostu miał za zadanie, to był twór jednorazowego użytku praktycznie, i miał za zadanie tylko po prostu nieść zniszczenie przeciwnikowi. Więc może tak. Kadłub składał się z trzech części. Części dziobowej, w której tutaj mieścił się kompas. Był on wykonany z materiałów nieferromagnetycznych, czyli albo z jakiegoś tworzywa, albo z aluminium. Następnie w drugiej części dziobu znajdowała się przestrzeń wypełniona 850 kg materiałów wybuchowych i trzy zapalniki, jeden pod spodem. To jest tu zapalnik uderzeniowy i z drugiej strony są dwa zapalniki wmontowane w poszycie kadłuba. W środkowej części kadłuba, czyli tutaj tej rozkręcanej, znajdował się zbiornik paliwa, tu był wlew oraz w tej drugiej części znajdowały się zbiorniki ze sprężonym powietrzem w kształcie kuli obwiązanej drobnym drutem, żeby zmniejszyć masę, a zwiększyć wytrzymałość do 200
50 atmosfer taka butla wytrzymywała. Dalej w części ogonowej znajdowało się żyroskop. Był to przerobiony automatyczny pilot z samolotów bombowych ówcześnie używanych. Żyroskop, który był sterowany przez kompas z przedniej części kadłuba, poruszał sterami wysokości i sterem kierunku. Z czego wykonany jest ten model? W jakiej skali? To jest skala 1:1, czyli naturalnej wielkości. Wykonany jest ze sklejki i z laminatu. Całe pokrycie jest laminatowe. Także nic tu nie będzie rdzewieć. I można go będzie gdzie oglądać? Będzie można go oglądać na ekspozycji w Parku Historycznym w Bliźnie. Ile panu zeszło czasu, że tak powiem, z wykonaniem tego? No, trochę zeszło, bo zaczęliśmy ponad 3 lata. Tak, zaczęliśmy końcem marca 2010 roku. Jeszcze może bym powiedział coś o silniku, ponieważ silnik to był ciekawa konstrukcja. Był to najprostszy, jaki można wymyślić, silnik odrzutowy, który po prostu tylko miał wtryskiwane paliwo. Świeca, która jest do góry, służyła tylko do pierwszego zapłonu na ziemi. Natomiast później już, gdy silnik zaczął pracować, obudowa silnika nagrzewała się do czerwoności i zapłon następował samoczynnie. 9 wtryskiwaczy, które są tutaj w silniku, na tych rurkach, które doprowadzane było paliwo, wtryskiwały co pewien czas miarowo impulsacyjnie mieszankę benzyny lotniczej, która to w komorze była detonowana. Specjalny układ zaworów zamykał tam dostęp z przodu. Wypychało to wszystko. Wybuch wypychał gazy wylotowe do tyłu i w ten sposób silnik działał. Cykl się powtarzał miarowo. Nawet do kilkudziesięciu razy na sekundę, czego efektem był słyszalny, charakterystyczny warkot. Z jakich materiałów korzystał pan? Planów ewentualnie? Plany były zamieszczane w różnych publikacjach, a także z internetu ściągałem, skąd mogłem. Konsultował pan z kimś? Nie, raczej nie. Plany były na tyle dokładne. To były plany z muzealnych, dość dokładnie rozrysowane z muzealnych egzemplarzy, dające się w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych. I tam były dokładnie pomierzone. Jakieś problemy w czasie budowy? No, problemy były zawsze, bo praktycznie robiłem to pierwszy raz zawsze jak w takim układzie jakieś problemy wychodzą konstrukcyjne, czy podczas klejenia, czy podczas kładzenia laminatu nawet. Wszystko zależy od temperatury otoczenia. Czasami zdarzało się tak, że jak było za ciepło, to laminat po prostu pod pędzlem się zestalał i trzeba było po prostu wyrzucić daną skorupę i trzeba było poczekać na wieczór, aż było ciemno i czasami przy świetle dopiero w nocy kłaść skorupy, żeby dobrze wyszły. No ale jakoś to. Wszystko to tu było na podwórku koło domu? Czy tak, to wszystko było robione tutaj. No, osobnym czynnikiem sprawiającym problemy była niewątpliwie pogoda. No, należy wziąć pod uwagę, że
całą tę pracę przez cały okres wykonywaliśmy w dość prymitywnych warunkach, jak na potrzeby takiego zaawansowanego projektu, i korzystaliśmy też z prymitywnych dość narzędzi. Nie mamy żadnego zaawansowanego zaplecza technicznego ani warsztatu. W dużej mierze nasze prace opierały się na czystej prowizorce i pomysłowości. Mhm. Zresztą widać tutaj wiatra, jaką malarnia nam służy, żeby nam deszcz nie zepsuł malowania tutaj po tym, żeśmy malowali. Tak samo jakieś tam konstrukcyjne prace czy coś, żeby nam pogoda nie zepsuła, deszcz czy jakiś mocniejszy wiatr. To wszystko się to odbywało pod wiatą, ewentualnie tam w budynku gospodarczym. Czy ktoś wykonał przed wami taki model, taką replikę wcześniej? Według naszej wiedzy jest to pierwsza i najprawdopodobniej na chwilę obecną jedyna w Polsce replika takiego obiektu. Mhm. No, dziękuję w takim razie.